Będziemy dzisiaj sobie robić płaski brzuch, większe wcięcia w talii, będą najskuteczniejsze ćwiczenia na talię oraz rozbijanie także tkanki tłuszczowej od zewnątrz. Będziemy wysmuklać, wyszczuplać uda, pompować pośladki, redukować celulit, wzmacniać plecy, robić sobie ładne ramiona i poprawiać postawę. No hej, tu Kasia Zaręba, jestem trenerem i dietetykiem i witam Was dzisiaj na siódmym już treningu w naszym jesiennym wyzwaniu 2022. Jeśli jeszcze jesteście tutaj nowi i nie wiecie, o co z tym wyzwaniem chodzi, no to zachęcam Was do zobaczenia sobie filmu z zapowiedzią tego wyzwania, ze wszystkimi informacjami, ponieważ nawet po zakończeniu tego wyzwania, jak oglądacie to trochę później niż nawet w dzień wrzucenia, to wszystkie filmy będą zapisane w tym wyzwaniu. Zamieszczam Wam i tutaj w kartach i w opisie pod filmem link do całej playlisty z tym wyzwaniem. Jak klikniecie sobie w tą playlistę, to na początku będzie film właśnie z zapowiedzią, ze wszystkimi informacjami, a poniżej wszystkie dostępne treningi. Dzisiaj, jak zwykle we wszystkich treningach w naszym wyzwaniu, będziemy sobie robić cały trening, czyli przygotowanie do ćwiczeń, część z ćwiczeniami, rozciąganie po treningu oraz relaks, masaż regeneracyjny, antycelulitowy, odprężający, relaksujący. Dzisiaj będziemy sobie robić 6 ćwiczeń, będą to super serie, czyli te 6 ćwiczeń będziemy robić parami, tak aby w tym momencie, kiedy jedna partia działa, druga odpoczywała i na przemian, aby ten trening był jak najbardziej skondensowany, żeby nie tracić ani chwili czasu. Do dzisiejszego treningu przydadzą nam się mini gumy oporowe materiałowe, mini gumy lateksowe, jak macie tylko jeden zestaw, dacie radę, ale niektóre ćwiczenia lepiej się robi z materiałowymi, inne ćwiczenia się robi lepiej z lateksowymi i pamiętamy, że opór gum dobieramy indywidualnie do siebie, każdy kolor gumy to inny opór. Będziemy wykorzystywać też ślizgacze, są to dwustronne krążki, z jednej strony wykorzystujemy je na dywanie, powierzchniach dywanowych, a z drugiej strony możemy się ślizgać na płytkach, panelach, parkiecie i nie porysujemy podłogi, ponieważ jest tutaj taka mięciutka gąbeczka. Będziemy też dzisiaj wykorzystywać maxi gumy oporowe, hula hop. Ja mam hula hop z wypustkami, pokryte jest ono miękką pianką, dzięki czemu ćwiczenia z nim są bezpieczne. I także to hula hop jest składane, rozkładane, można wszędzie ze sobą go wziąć. Będę trenować też na macie, która jest grubości, twardości, miękkości idealnej. Także nie jest za miękka, jest bardzo wytrzymała, a nic się nam w podłogę nie wbija i wszystkie ćwiczenia możemy robić komfortowo, czy to planki, czy w klęku, czy brzuszki i tak dalej. Będziemy też masować się na samym końcu pogromcą celulitu, który tak się po prostu nazywa, tak go nazwałam, ja też go w całości zaprojektowałam, ponieważ na rynku nie mogłam znaleźć nic tak skutecznego. Jednak niech sama nazwa Was nie zwiedzie, ponieważ on faktycznie działa na celulit, na powięzi, a przez to na celulit. Natomiast jest on rewelacyjny także dla mężczyzn, którzy problem z celulitem mają zdecydowanie mniejszy. W większości tego problemu nie mają. Natomiast on świetnie też właśnie działa na regenerację, ujędrnienie, a także redukcję różnego rodzaju bóli. Jeśli temat celulitu, powięzi czy lepszej regeneracji Was interesuje i chcielibyście też tak osobny film z instruktażem masażu całego ciała, no to link do takiego filmu właśnie z tymi wszystkimi informacjami oraz z instruktażem daję Wam tutaj gdzieś w kartach oraz w opisie pod filmem. Jest to Sekret celulitu, tak się nazywa ten film na moim kanale. Bardzo warto sobie ten film zobaczyć. I pogromce celulitu i wszystkie akcesoria oraz matę, o których Wam wspomniałam, znajdziecie sobie na mojej stronie w kondycji. Jak wejdziecie na sklep. Link oczywiście do mojej strony daję Wam w opisie pod filmem i tam też zobaczycie sobie, że można przeczytać, jak wygląda współpraca ze mną w sprawie indywidualnych planów żywieniowych i treningowych, bo poza treningami niezbędna jest odpowiednia dieta, odpowiednie żywienie i to najlepiej takie, żebyśmy nie czuli, że jesteśmy na diecie, dopasowane do nas, aby były jak najlepsze efekty zdrowotne i sylwetkowe. Także link w opisie, a póki co będziemy zaczynać. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, pozytywnie nastawieni. Ruszamy! Zaczynamy rozgrzewkę! Przechodzimy z nogi na nogę.
kto może podskakuje, kto nie może lub kto nie chce, po prostu przechodzi z nogi na nogę z bardzo mocnym ruchem bioder, nawet bez odrywania stóp od podłogi. I mocna praca brzucha, plecy wyprostowane, praca rąk i równomierny oddech od samego początku, wdech nosem, wydech ustami. I dodajemy boks. Hop, hop, hop. Na wysokość twarzy. Mocno. Ze skrętem tułowia. Nie tak, tylko hop, 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 hop. Wykręcamy się. Mam nadzieję, że warkocz mi nie bił w mikrofon. Muszę się pilnować, znaczy tego mikrofonu. Lecimy. Oddychamy. Jeszcze trochę. I bez boksu. Albo podskakujemy, albo stopy przy ziemi. To już wasza decyzja. I ręce w górę. Hop. I w dół. Super. I w przód. Góra, dół. I szybciej. Świetnie. I do boku szybciej. I boks. Mocno. Już kończymy. Dobra. Przechodzimy spokojniej. Wyrównujemy oddech. Mocniej biodra pracują. Krążenia łokci do wewnątrz i na zewnątrz. Na spokojnie. I nadgarstki do wewnątrz i na zewnątrz. Super. Krążenia ramion w przód. Dalej biodra pracują. Brzuch napięty. Już tutaj działamy na brzuch i na nogi. I krążenie w tył. Oddychamy. I super. Zatrzymujemy się. Krążenia głową w lewą stronę. Obszerne okręgi. Jak coś nam ma pochrupać, to niech pochrupie teraz. Druga strona. Prawe ucho do prawego barku i na odwrót. Super. I przód, i tył. I przód, i tył. I jeszcze patrzymy w prawo i w lewo. Świetnie. Szeroki rozkrok i mocne skręty tułowia. Wykręcamy się mocno w tył. Super. Nadal w szerokim rozkroku. Prawa ręka mocno sięga w lewą stronę i pogłębiamy. Druga ręka. Świetnie. Łączymy nogi i delikatne krążenia kolan w lewą stronę i w prawą stronę. Kostki. Prawa i lewa.
Świetnie, robimy sobie wykrok na prawej nodze. Pogłębiamy udo i piszczel, kąt 90 stopni, pięta przy podłodze. Proste plecy. Przechodzimy do przodu, pięty nadal przy podłodze. Klatką piersiową sięgamy do uda. Palce, stopy wyprostowanej do sufitu. I druga noga. Pulsujemy delikatnie. Pięta przy podłodze. I przechodzimy do środka. I klatką piersiową w stronę uda. Ok. Siadamy sobie teraz do motylka. Łączymy stopy, przysuwamy je do siebie i kolana mocno do ziemi. Prostujemy lewą nogę klatką do uda. Kilka pulsów i do drugiej nogi. Hop. Super. Foczka, wyginamy się mocno w tył i w siadzie japońskim sięgamy koniuszkami palców mocno do przodu. I lecimy z tym, robimy najpierw wakium, będziemy sobie to robić na czas przez 40 sekund. To będzie jedna seria, ja sobie tylko aparat wyłączę i włączę, żeby mi się sam nie wyłączył. Sprawdzę jeszcze, czy mi się wszystko, mikrofon jeden, drugi. Dobra, wszystko działa. Wakium. Klęk podparty. Nie wyginamy części lędźwiowej kręgosłupa. Nie robimy też kociego grzbietu. Kręgosłup cały czas prosto, nieruchomo. I w tym momencie wdech. Mocno, jak najmocniej wciągamy brzuch i trzymamy bez robienia kociego grzbietu. Wciągamy tak, byśmy wszystkimi mięśniami brzucha chcieli ścisnąć pępek i trzymamy, oddychamy podczas tego. Będziemy to trzymać przez jakieś 6 sekund, luz i kolejny raz i tak będziemy sobie robić przez 40 sekund. Jak ktoś nie chce w kręgu podpartym, może też to robić w siadzie japońskim, jak Wam wygodniej. No to lecimy. Wydech i wdech. I trzymamy. Trzymamy mocno. I luz. Wydech. Oddychamy. I mocno ściskamy. Oddychamy oczywiście podczas tego. I luz. I hop. Wciągamy, zaciskamy, trzymamy chwilę i luz. I hop, wciągamy, oddychamy chwilę i luz. I ostatni raz. Hop, wciągamy i trzymamy chwilę. Tak jak wciąganie brzucha normalnie podczas dnia jest niezdrowe, tak podczas ćwiczeń, kiedy mamy to wszystko pod kontrolą, to jest totalnie co innego. Jest to bardzo zdrowe nawet. I luzujemy. To była pierwsza seria wakium, następna seria będzie trochę dłuższa i to ćwiczenie będziemy sobie przeplatać z pompowaniem pośladków z maxi gumą. Robimy to tak. Stajemy na gumę, wchodzimy do niej. Będziemy ją tutaj trzymać rękami i będziemy mieć na jedną nogę, nie, to nie będziemy robić na czas, to zrobimy sobie około 10-15 powtórzeń na jedną nogę. Znowu nie wyginamy części lędźwiowej kręgosłupa, proste plecy i hop, lecimy w górę. Nie tyle w tył, co w górę, stopa do sufitu. Mamy to, no to start, 10-15 powtórzeń, ile kto da radę, hop. Mocny wydech i wdech. Wydech i wdech.
na górze, chwilę trzymamy oczywiście. Zawsze lekko przytrzymujemy ruch, kiedy mięśnie są najbardziej napięte. Dla większej skuteczności. Super, jeszcze 5. 4. 3. 2. 1. Pięknie. Druga noga, 10-15 powtórzeń, hop. Super, jeszcze 5. 4. Mocno w górę. 3. 2. 1. Super. I przechodzimy do vacuum. Teraz będziemy to robić 1,5 minuty. Lecimy. Wciągamy mocno i trzymamy, oddychamy, trzymamy z całej siły, ściskamy ten pępek i luz. I hop. Trzymamy i oddychamy. Nie robimy kociego grzbietu, proste plecy. Luz i hop, zaciskamy. Całych sił napięte mięśnie i luz. I hop. Mocno ściskamy pępek. Jeszcze tylko 50 sekund. I luz. I hop. Ostatni raz robimy to dzisiaj. Mocno ściskaj. Robisz sobie piękną talię. I luz. I hop. Mocno ściskamy. 0,5 minuty tylko. I luz. I hop. Mocno zasysamy brzuch. Vacuum. Mocno, mocno luz. I hop. Trzymaj mocno. Ostatnie sekundy. I luz. I ostatni raz. Hop. Trzymamy mocno. Z całych sił. Mega ten pępek, zgniatamy mięśniami brzucha. 5, 4, 3, 2, 1. Super! I robimy ostatnią serię pompowania pośladków z maxi gumą. I leci prawa noga. 10-15 powtórzeń. Hop! Nie wyginamy części lędźwiowej kręgosłupa. Noga idzie do sufitu, stopa i nie wyginamy części lędźwiowej kręgosłupa. Oddychamy. Wydech, kiedy noga idzie do góry i wdech. Wydech zawsze nosem, wdech ustami. Pompujemy. Brzuch napięty. I jeszcze 5. 4. 3. 2. 1. Super. Druga noga. Hop. Ostatni raz robimy to dzisiaj. Super, jeszcze 5.
4. 3. 2. 1. I pięknie, bez przerwy, przechodzimy do hula hop. I tutaj będzie mała uwaga, kto hula hop jeszcze nie ma, albo jeszcze nie może tego robić dłużej, tak długo jak my to będziemy robić, to będzie sobie robić na przykład tylko pół minuty hula hop, a pół minuty ćwiczenia ze ślizgaczami, które będzie wyglądało w ten sposób. Ślizgacze pod stopy i lecimy na przemian. I będziecie to robić tak długo, jak nam zostanie czasu, jeśli chodzi o hula hop. Będziemy robić na przykład hula hop przez minutę czy dwie. Ja będę mówić co pół minuty, kiedy minęło 30 sekund. I wy, kiedy uznacie, że już macie dość hula hop, jak jesteście początkujący, to starczy wam nawet pół minuty. I wtedy przechodzicie do ślizgaczy i robicie, aż ja z hula hop skończę. Dobra. Ze ślizgaczami oczywiście mocno trzeba przyciągać do klatki kolana. Dłonie pod barkami, nie wyginamy części lędźwiowej kręgosłupa. W ten sposób nigdy nie robimy kaczki, poza takim jednym ćwiczeniem, które zaraz będzie. Kość ogonowa może być przy ślizgaczach lekko podkulona. No to lecimy sobie minutę hula hop. Wprawiamy je w ruch. I lecimy. Start. Minuta. Powiem, kiedy minie pół minuty. No to wy sobie róbcie, ja idę naprawić muzykę. Kręcimy, kręcimy. I już wracam do was. Minęło. Kto może kręci dalej, kto jest początkujący, przychodzi sobie do ślizgaczy i dawajcie czadu, bo już tylko zostało 20 sekund. Kto kręci, przyspiesza, kto jedzie na ślizgaczach, nie luzuje sobie, daje czadu, bo jeszcze tylko 7 sekund. Super, mamy to i to ćwiczenie będziemy przeplatać ze spinaniem łopatek. Do tego potrzebujemy jednej lub dwóch maxi gumek. Stajemy sobie na gumki. Kolana lekko ugięte, stopy złączone. Oczywiście jak damy stopy szerzej, to wtedy będzie nam ciężej, więc jeśli dwie gumy macie i przy złączonych stopach to dla was jest znowu za mały opór, to wtedy możecie stopy sobie trochę rozszerzyć, szerzej sobie stanąć i ten opór będzie większy. Stopy, nogi złączone. Kto nie chce tego oporu sobie zwiększać? Plecy wyprostowane i lecimy hop. Spinamy mocno łopatki i luzujemy. Robimy około 10 powtórzeń. Trzymamy i luz. Trzymamy i luz. W takiej pozycji mamy też bardzo napięte mięśnie odcinka lędźwiowego, więc też je tutaj wzmacniamy. Super! Jeszcze 5. I łapki zaraz odpoczną. 4. 2, 1. Super. I wracamy do hula hop. Będziemy teraz robić 2 minuty. Ja wam powiem, będę wam mówić, kiedy minie 30 sekund za każdym razem. No to lecimy. Minuty 2. Start. Na lekko ugiętych nogach. Bardzo delikatna praca bioder.
Natomiast bardzo mocno są napięte mięśnie brzucha, także te głębokie. Świetnie. I rozbijamy również tkankę tłuszczową od zewnątrz, jak macie hula hop, takie jak ja. Dobra, pół minuty minęło, więc jeśli ktoś zaczyna, przechodzi sobie do ślizgaczy i będzie sobie działał ze ślizgaczami albo półtorej minuty pod rząd, albo pół minuty, potem pół minuty przerwy i znowu pół minuty ze ślizgaczami. Już minęło kolejne 30 sekund, więc ze ślizgaczami, ci co działają, to mogą sobie zrobić pół minuty przerwy i znowu powiem za chwilę, jak minie pół minuty. Ogólnie hula hop zostało nam jeszcze 45 sekund, czyli za 15 minut, kto sobie robił przerwę ze ślizgaczami, to będzie miał koniec przerwy. Kręcimy mocno. Super, kolejne pół minuty minęło i zostało nam ostatnie pół minuty albo kręcenia, albo ślizgaczy, więc dajemy czadu, bo robimy to dzisiaj ostatni raz. Piękny brzuch, świetna talia, na ślizgaczach też Wam się robi piękny brzuch. 15 sekund ostatnie. Koniecznie po treningu dajcie znać, czy działaliście z hula hop, czy ze ślizgaczami. 4 sekundy i koniec. Super. Mamy to i robimy ostatni raz z 5 łopatek. O, ale fajnie czuję tutaj mrowienie. Bardzo dobrze to działa. Dobra, lecimy. Ostatnia seria spinania. Jesteśmy już za połową treningu. Gumy pod stopy i lecimy około 10 razy. Hop. Nie garbimy się. Plecy proste. Tyłek lekko wypięty. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech i wydech. I trzymamy tu chwilę i dopiero luz. Super. Jeszcze 5. Cztery, trzy, dwa, jeden. Świetnie. I lecimy ze ślizgaczami już teraz wszyscy. Dobra, można się napić. Niech będzie taka mini przerwa. Jeszcze tu wyłączę i włączę. Dobra. I okej. Koniec przerwy, szkoda czasu. Lecimy tak. Będziemy się regenerować po treningu z pogromcą celulitu. Nagrywa się. Dźwięk jest. Dobra, teraz wszyscy będziemy jechać ze ślizgaczami, ale będziemy działać nie tylko na brzuch, ale również rewelacyjnie na poślady. Ja sobie założę gumę materiałową, bo do tego ćwiczenia będzie to zdecydowanie lepsze. Najprawdopodobniej żółtą. Tak, ja zakładam w tym ćwiczeniu żółtą. Na kostki zakładamy. Ślizgacze pod stopy. I będziemy lecieć albo w planku, kto da radę. Kto nie da rady, w podporze przodem. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Kto może, to w planku. Lekko może być kość ogonowa podkulona. Ważne, żeby nie wypinać w ten sposób z tyłka. No to co? Będziemy sobie to robić przez pół minuty. 30 sekund. Przyjmujemy pozycję i lecimy hop. Wdech nosem, wydech ustami. Dajemy czadu ze wszystkich sił.
Mocno odwodzimy nogi. Jeszcze tylko 13 sekund. I zaraz nam brzuch i nogi i tyłek odpoczną. Będzie bardzo przyjemne ćwiczenie za chwilę. Hop, 4, 3, 2, 1. Pięknie. I teraz w siadzie japońskim gumkę sobie możemy zostawić w kostkach, bo to nam się jeszcze przyda. Znowu będzie przez 30 sekund, ale guma lateksowa, żółta dla mnie będzie za słaba. Spróbujcie sobie w ten sposób. O, czerwona tu będzie dla mnie idealna. Siedzimy sobie w siadzie japońskim, nogi nie muszą być wcale złączone. Guma w dłoniach lekko napięta, tak żeby po prostu nie była luźna. Plecy wyprostowane i dreptamy sobie dłońmi. Mocno w prawo i mocno w lewo. Możemy się pochylać jeszcze bardziej w przód, jeszcze niżej klatką piersiową. Chodzi o to, żeby maksymalnie mocno odwodzić ręce i przy tym zachować proste plecy, nie garbiąc się. Lecimy sobie 30 sekund, hop. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Max do boku. I trzymamy chwilę i dopiero wracamy. Trzymamy chwilę i wracamy. Proste plecy. Pięć sekund. Cztery, trzy, dwa, jeden. Wracamy pięknie. I wracamy do odwodzenia ze ślizgaczami. Gumę już tutaj mamy w kostkach gotową do działania. Albo w planku, albo w podporze. Jak dacie radę, robimy to przez, uwaga, 45 sekund, bo robimy to ostatni raz dzisiaj. Start. Hop. Nie wyginamy części lędźwiowej kręgosłupa. I maksymalnie mocno odwodzimy nogi do boku. Plecy na górze też mogą być lekko zaokrąglone. Mocno. Ostatni raz robimy to dzisiaj. Jeszcze tylko 20 sekund. Wytrzymamy. Piękny brzuch. Piękne poślady. Super. 10 sekund. Lekko dajemy radę. 5, 4, 3, 2, 1. W bok. Wracamy. O, można teraz sobie dupkę wypiąć i do przodu sięgnąć rękami. To przynosi zazwyczaj ulgę, jeśli chodzi o mięśnie brzucha. I lecimy sobie teraz przez 40 sekund odwodzenie łapkami. Gumka w nadgarstkach i hop. Mocny wydech ustami, wdech nosem. Robimy to dzisiaj ostatni raz. I zaraz będzie rozciąganie i masowanie. Same przyjemne rzeczy. Hop. Hop. Jeszcze 20 sekund. Końcówka. Proste plecy. 6 sekund. 4, 3, 2, 1. I przechodzimy do rozciągania. No to lecimy z rozciąganiem. Zaczynamy sobie znowu od motylka. Stopy złączone, plecy wyprostowane. Przysuwamy stopy blisko siebie, ale tak, aby kolana mieć maksymalnie do podłogi. I pochylamy się w przód. Trzymamy stopy maksymalnie teraz i kolana do podłogi i klatka do stóp i w tym maksymalnym momencie trzymamy, oddychamy, pamiętamy, że rozciąganie musi trochę boleć, natomiast tutaj nic nie robimy na wariata. Jeszcze chwilę. Jeszcze mocniej, jak damy radę.
Super! I teraz delikatnie prostujemy lewą nogę, pochylamy się klatką piersiową do uda, maksymalnie i trzymamy. Nie tyle głową, co klatką piersiową, bo to nam nic nie da, ale to już tak. Palce stopy do sufitu i druga noga i trzymamy. Super. Teraz w klęku. Lewa noga do przodu, prawa noga trochę w tył. Uginamy ją w kolanie i stopa do uda. Można się pochylić w przód. Tutaj czujemy, jak nam się rozciąga. Super. I trzymamy chwilę. Jeszcze chwilę. Druga noga. I hop. Można sobie stopą podejść trochę do przodu prawej nogi i trzymamy. Jeszcze chwila. Super. Teraz i stopy, i dłonie na macie, tyłek w górę i przechodzimy stopami maksymalnie do dłoni i trzymamy chwilę, pięty do podłogi i trzymamy. Super. Foczka. Mocno wyginamy się w tył. I trzymamy. W siadzie japońskim. Mocno koniuszkami palców sięgamy w przód. Czujemy, jak rozciągają nam się całe plecy. Mocno w przód. Super. I w klęku. Prawa ręka w lewą stronę. Rozciągamy cały bok. Nie do przodu, nie do tyłu. Do boku. Druga ręka. Super. I teraz prawą ręką sięgamy w lewą stronę. Lewą ręką chwytamy tutaj nad łokieć i przyciągamy do siebie i trzymamy. Druga ręka. Super. I przechodzimy do masażu. Zaczniemy sobie od łydek. Aha, jeszcze tutaj przypomnienie, jak robimy to na ciuchach, wałek nam się kręci w palcach, jak robimy na gołym ciele, na naoliwionej skórze, trzymamy wałek sztywno i przesuwamy, jak kto woli. Będziemy robić sobie po pół minuty na łydkę, czyli w sumie na łydki obie mamy minutę. I lecimy. Start. Bok, tył i bok. W stronę serca. Mocno dociskamy. Jeszcze 10 sekund i zmiana. Super. Zmiana. Ja przypominam, że my sobie tutaj to masowanie robimy takie ekspresowe razem.
Wam daję link pod tym filmem do filmu z instruktażem masażu, a zresztą teraz tu też macie taki instruktaż, to po prostu sobie kontynuujcie to już beze mnie. Jak sobie już wysłuchacie zakończenia, to wtedy możecie się dalej masować. Jak będziecie słuchać zakończenia tego filmu, a potem włączyć film, serial i działać sobie dalej. Na łydki jeszcze możecie poświęcić po pół minuty na przykład. Teraz zrobimy sobie całą minutę tutaj na boczek z pośladkiem, przód i wewnętrzną stronę uda. To jeszcze spokojnie będziecie mogli robić sobie przez minutę czy nawet dwie już sami. I dociskamy. Wewnętrzna strona uda, góra i bok z pośladkiem, aż do boczków możemy sobie dojechać. I mocno dociskamy. Jeszcze pół minuty. Dociskamy. Od samego kolana lecimy. Pięknie, jeszcze 10 sekund. Pięknie, druga noga. I lecimy znowu minutę. Wewnątrz, góra i bok. Z pośladem i z boczkiem. Łódką z boczkiem. To brzmi normalnie jak jakiś dobry obiadek. Łódko, poślad, łódko, szyneczka i boczek. Góra i bok. Wewnętrzna, góra i bok z pośladem i z boczusiem. Dziesięć sekund. Świetnie. I teraz mamy jeszcze po minucie na tył uda. Aż pod pośladek mocno dojeżdżamy i wewnętrzną część uda. Tył. Aż pod pośladek, zahaczamy o pośladek i znowu wewnętrzna. I tutaj też z boku dojeżdżajcie sobie właśnie tak do boku. I mocno tył uda. Dociskamy. Piętnaście sekund. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. I minuta na tył. Ale właśnie, żeby nie było, to nie jest tak, że wy sobie ten masaż musicie kontynuować. Jak my tutaj już razem to skończymy, możecie. To, co teraz zrobicie, jest takie wystarczające minimum. Natomiast jeśli już się masujecie jakiś czas, to wasza skóra też jest bardziej przyzwyczajona do tego. I wtedy taki czas masażu można sobie wydłużyć. Możecie też na przykład po treningu już dać sobie spokój. A na przykład jutro, jak macie dzień beztreningowy, po ciepłym prysznicu czy po ciepłej kąpieli, zrobić sobie taki masaż. To też jest jak najbardziej ok. Nawet ważniejsze, żeby to robić regularnie, a troszkę krócej niż dłużej, a na przykład dwa razy w tygodniu. Zdecydowanie lepiej krócej, 3-4 razy w tygodniu, czy nawet 5, niż dłużej, a dwa razy.
Okej. Mamy to. Przechodzimy na brzuch. Na brzuch też mamy minutę. Od samego dołu lecimy. Znowu boczki. Przód. Bok. I przód. Na brzuch moim zdaniem minuta to jest całkiem wystarczające. Jeszcze 20 sekund. Od samego dołu lecimy. Super. I część lędźwiowa kręgosłupa. Mamy po pół minuty na każdą stronę. Znowu zahaczamy o boczek i część lędźwiowa. Boczek i część lędźwiowa. Jeszcze 10 sekund i przechodzimy na drugą stronę. Można sobie oczywiście wyżej podjechać, jak najbardziej. Ok. I druga strona. Boczek i tył. Piętnaście sekund i będziemy przechodzić do chyba czegoś mojego ulubionego, jeśli chodzi o masaż, czyli do karczku. Ja też dużo pracuję przed komputerem, rozpisuję indywidualne plany, więc no niestety ta pozycja jest taka no nieidealna. Dobra, więc masaż karczku myślę, że przyda nam się wszystkim. Dobra, będziemy sobie robić po pół minuty na jedną stronę. Jeszcze tu wyłączę i włączę. Dobra. I lecimy. W sumie minuta na kark. I lecimy tak, góra i dół. I to jest jedna strona. O Jezu, ja już po prostu czuję tą ulgę. Uwielbiam. To sobie nawet, wiecie, można robić w przerwie od pracy czy od nauki. Ja tak sobie często robię. Pół minuty mamy. Okej, druga strona. Lecimy od samego boku. O! Ho, 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 ho. Bosko! No mega, to jest mega, że samemu tak się fajnie można pomasować, nie? No i o to mi właśnie chodziło, jak robiłam po gromce. 6, 5, 4, 3, 2, 1. To było bardzo przyjemne. Jeszcze jedną minutę możecie sobie walnąć jak najbardziej na cały kark. I jeśli chodzi o łapki, jak zwykle tego nie będziemy razem robić. Ale wam jeszcze tutaj przypomnę, naolejujcie sobie całą jedną rękę. I lecicie sobie tak. I to sobie właśnie możecie robić przy tym, jak teraz będę mówiła do was zakończenie, więc wy mnie słuchacie. I lecicie sobie tutaj pół minuty przed ramię, tutaj pół minuty i tak samo z drugą ręką i będzie masaż całego ciała zrobiony. Dziękuję bardzo za trening szósty. Mam nadzieję, że ten trening wam się podobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę i kto zrobił ten trening razem ze mną, dotrwał do tego momentu, niech napisze w komentarzu kurczaczki. A co? Dzięki temu będę wiedziała, kto tutaj dotrwał do końca, a kto tego treningu nie zrobił, będzie się zastanawiał, o co chodzi z tymi kurczaczkami. Koniecznie dajcie znać, które ćwiczenie podobało wam się najbardziej, czy lubicie vacuum, czy robiliście wcześniej vacuum, może znacie z wcześniejszych wyzwań, które robiłam na tym kanale. Jestem bardzo ciekawa, jakie są wasze wrażenia odnośnie tego ćwiczenia. Dajcie znać w komentarzach, ponieważ ja czytam wszystkie komentarze, nie odpisuję zawsze ekspresowo, ale jestem w miarę na bieżąco. Zachęcam was
do subskrypcji tego kanału, jeśli interesuje Was tematyka fit, zdrowia, dobrego samopoczucia i nie chcecie nic przegapić, a niestety YouTube czasem ukrywa filmy nawet przed subskrybentami, dlatego warto zasubskrybować, koło subskrypcji kliknąć w dzwoneczek, zostawić po sobie jakikolwiek ślad w komentarzu. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, na Facebooka, po więcej takich szybkich, praktycznych informacji, też bardzo mocno w temacie psychodietetyki, ponieważ głowa w tym wszystkim jest bardzo ważna, a ja staram się tak zrobić, żebyście kompleksowo działali na wszelkich płaszczyznach i mieli po prostu te efekty jak najlepsze, bez powrotu do swoich starych nawyków. Link do mojego Instagrama oczywiście w opisie pod filmem i w opisie pod filmem daję Wam też link do naszej grupy zamkniętej Drużyna w Kondycji na Facebooku. Warto dołączyć. Mam nadzieję, że macie świetny dzień. Widzimy się, przepraszam za to klaskanie, mam nadzieję, że tak nie klaskam zbyt często i zbyt głośno tutaj do mikrofonu, jak coś to sorki. Widzimy się już niedługo na naszym 8. treningu. Mam nadzieję, że macie świetny dzień. Pa, pa.